Hej, 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 czołem wszystkim. Mecz pomiędzy Chuzem przez 2O, Maddesem przez 2D, Caputo oraz mną. Mapa Boneyard, znana już chyba dosyć wszystkim. Widzieliśmy, że przeciwko nam gra przynajmniej jeden zerg, stąd, bo już powiem szczerze, że nie pamiętam, czy nasi przeciwnicy grali jako randomy, czy to były ich normalne, takie wybrane przez nich rasy. Tutaj jak widać mi wylosowało Terrana, mamy dwóch Terran z jednej strony, z drugiej strony Terran Zerg, więc z Caputo żeśmy stwierdzili, że zrobimy takiego w miarę takiego normalnego rusha koło 6-7 minuty, przeatakujemy Marinesami, może uda się Marudesów także zrobić, ale oczywiście jak wiadomo Zerg przeciwko nam, więc trzeba zrobić Walla, no i tutaj no niestety Caputo w złym miejscu tego walla próbuje postawić, a ja tutaj specjalnie teraz przełączyłem na widok z naszej kamery, gdyż właśnie tu był błąd, który popełniłem w zasadzie na tej grze, a w zasadzie to bardziej nasi przeciwnicy skuteczniej zagrali, bo ten Overlord nie pojawił się na naszej minimapie. Podleciał, tylko zobaczył, że te kryształki są tutaj eksploatowane, stąd nasi przeciwnicy już wiedzieli, gdzie my się znajdujemy, a tu wysłany jeden SCV właśnie po to, żeby tych naszych przeciwników znaleźć, żebyśmy my także wiedzieli, co nasi przeciwnicy nam szykują, to będzie ten inicjalny, początkowy scout. No, jak widać, Chuzen także robi to, co powinien, czyli próbuje jakiegoś tam walla, albo może tutaj niekoniecznie ten wall, tylko tak na przodzie postawić parę baraków. No, w zasadzie w tym momencie on zrobił tego pełnego walla, a chodzi także o to, żeby pomimo tego, że się gra przeciwko dwóm terranom, to wall kompletnie nie ma sensu, wiadomo, orbital scan i po wallu. I tak wiadomo, co dokładnie w bazie się dzieje. Stąd to jak widać, STV-ka od Caputo troszeczkę się opinala. Teraz dopiero została wezwana do pracy. No a już się te pierwsze Marinesy zaczynają tu nam produkować. Jak widać właśnie tutaj Orbital Command właśnie dla buów oraz Scanner Sweepa, w zasadzie Orbital Scan. Nie wiem, czemu mi się, skąd mi się ta nazwa wzięła. Zostawiona STV-ka na Zeldadze. Wiadomo, żebyśmy zobaczyli, czy nasi przeciwnicy czasem nie próbują nam tutaj czegoś takiego szybkiego zrobić, a jak widać, to te trzy baraki to już tam nam trochę powiedziały, że będą coś nasi przeciwnicy kombinowali, szczególnie, że jeden barak jest tutaj z reaktorem, stąd odpowiedź w sumie z naszej strony także taka dość może nie za ciekawa, ale te Marinesy, przynajmniej od strony Caputo, jest tutaj trzy baraki, dwa z techlamem, trzeci z reaktorem, więc tą piechotę będzie mógł Caputo ostro pompować. Ja z kolei stwierdziłem, że bardziej pójdę w fabrykę i troszeczkę tych mechów także spróbuję naprodukować, żebyśmy mieli jakieś tam, jeżeli by nasi przeciwnicy zdecydowali się na trochę późniejszy atak, to przynajmniej już ten jeden czy dwa czołgi z Siege Techem mogłyby nam wspomóc to odeprzeć. No a jeszcze wracając do tego, co mówiłem na początku, że chcieliśmy zrobić ten atak koło 6-7 minuty, no to już w tym momencie to w zasadzie było po frytkach, po tym jak się tutaj Caputo pomylił, to było jedno, już, a druga, że jak żeśmy zobaczyli te trzy baraki u naszych przeciwników, to stwierdziliśmy, że to za bardzo już nie będzie miało sensu. Stąd spróbujemy pójść z kontrą. No, jak widać, z mojej strony tych Marinesów za dużo nie ma. Od Caputo także. A już pod naszą tutaj bazą lecą te zerglingi wraz z Marinesami. Ja i tu, jak widać, już ściągnięte do naprawy STV-ki. No niestety, od strony Caputo się te zerglingi zdołały przeżyć, tak jak widać, co kroszą jego STV-y, ale jak to się mówi, albo jak mówią ci wszyscy komentatorzy,
to jak na razie to po prostu udaje nam się tą rampę utrzymać i tych naszych przeciwników mimo wszystko odpędzić. Tutaj trzog od razu ze wsparciem, ze CV-ków. No a z drugiej strony jak widać banda, naprawdę dużo banda jeszcze zetników szalejąca w naszej bazie. I tu możemy powiedzieć, że nasi przeciwnicy w tym momencie popełnili błąd, gdyż gdyby zamiast skupiać się tutaj na tej rampie, na tym wejściu do nas, poszliby w nasze linie minerałów, nie tylko chodzi o tego Caputo, ale także w moją linię minerałów, to byśmy w zasadzie już nie mieli nic tutaj do powiedzenia, bo no, nie mielibyśmy żadnego przychodu. Tutaj też właśnie próbują Marinesy tutaj z przodu, są kasowane przez to już dwa czołgi, wsparcie cały czas tych robotników. No i tutaj taka próba wyjścia do naszych przeciwników. No a tu właśnie jest ten atak, o którym wspominałem, ale przy takiej ilości, bardzo małej ilości tych zerglingów, które tam zostały, to już nie miało zbyt wielkiego znaczenia. No i tu jak widać to siege tak już z naszej strony, przynajmniej z mojej strony został wynaleziony. Pracuję nad steampakiem Marines Ostro oraz, no jak wiadomo, supply lock także się zdarza. A nasi przeciwnicy dalej te zerglingi, jeszcze nawet bez speeda, szybki rzut oka na produkcję, jak widać, nawet tego speeda nie mają jeszcze, a nasz przeciwnik drugi, teraz kolejny barak oraz fabryka. Czyli także już zaczyna przechodzić w tego techa, bardziej takiego zaawansowanego. No i tu, jak widać, prosto. Marinesy, trzy czołgi, w sumie powinny być tutaj rozstawione, nie wiem czemu, bo że to zapomniałem tego rozstawić. Heliony ze względu na tą bardzo dużą ilość zerglingów, no wsparcie medivaków, już tutaj ten steampack się kończy wynajdować. No i o ile dobrze pamiętam, to z tym co będziemy mieli, to po prostu ruszymy na tych naszych przeciwników i spróbujemy tam coś im narozrabiać. Albo przynajmniej zmusić ich do nie dronowania, nie do produkowania większej ilości SCV-ków, tylko na żeby skupiali się i produkowali armię. Jeszcze jak szybki rzut oka zrobimy na przychód, no tutaj widać, że zerg to wiadomo, ilość tych larw umożliwia mu szybsze produkowanie dronek, ale patrząc na chwilę obecną, tak jak to wygląda, to dzięki mułowi to przynajmniej ja mam znacznie duży przychód. Tak samo Caputo, który także używa tych mułów, pomimo dużo mniejszej ilości SCV-ków niż nasi przeciwnicy, to jest, na chwilę obecną jest najniżej, jakby najniżej z tą ilością SCV-ów. No i czy ten muł pracuje? Pracuje. No i jesteśmy przynajmniej, jeżeli chodzi o przychód, troszeczkę do przodu. Ekspansja już z mojej strony powstaje. No i jeden wiking, który się wybrał na polowanie na overlordy. Wiadomo o co chodzi, czyli o to, żeby naszym przeciwnikom jakoś tam spróbować zapewnić sobie supply locka, żeby nie mogli przynajmniej przez jakiś czas produkować ani jednostek, ani dronek, tylko musieli skupić się na odbudowaniu tych supply. No i tak widać, jeden wiking sobie szaleje, drugi już do niego dołącza. No i jak dwóch wikingów się za to weźmie, to tam jeden overlord także zostanie szybko skasowany. A tu przy okazji jeszcze trzeci. No i ten krótki plan przynajmniej na chwilę obecną się udał, bo Mades, ten przez 2D, został jakby zblokowany. No i jak widać, to już trzy overlordy od razu są z jego strony produkowane. Dość taka, ile tutaj mamy? Trzy czołgi, trzy heliony, banda Marinesów. Od Caputo jeden czołg, także banda Marinesów, jeszcze wsparcie Marudersów. Stąd w zasadzie już by można było, ajajaj, Brain League, już by można było coś tym naszym przeciwnikom
próbować zrobić, ale taka banda Bellingów, no to wiadomo, że dla bandy z kolei Marisów po drugiej stronie to się zbyt dobrze nie może skończyć. No a wiadomo, korzystamy tutaj także z tego, że Wikingi mają dwie jakby postacie, transformacja na ziemię w jednej linii, a tak jeszcze te wsparcie tych królówki. No i parę tych, jeszcze tam spojrzymy, na to gdzieś tutaj Units Lost, nie, gdzieś tu można było sprawdzić, o ile dobrze pamiętam, a może nie. Tu chyba można było sprawdzić, jak jest 1 na 1. Przyznam szczerze, nie pamiętam dokładnie. W 1 na 1 na pewno. Można sprawdzić ilość straconych i wyprodukowanych robotników. O, inżyniering będzie wiadomo dla upgrade'ów. Tutaj już prawie minerałki z mojej strony są wyczerpane. Tutaj w ekspansji tam ostro pracują. No i skan do naszych przeciwników, ale tu już bardzo duża banda Bailingów, co prawda jeszcze bez wsparcia, znaczy bez upgrade'u na szybkość. No i o ile dobrze kojarzę, bo tutaj to zbyt dobrze się dla moich Marines nie skończyło. Przyznam szczerze, że nie rozumiem tej reakcji 3Zena, dlaczego on się wycofał. No, a teraz to już było też z naszej strony jakby takie pewnego rodzaju nieporozumienie. Te czołgi w miarę dobrze, że się udało szybko rozstawić atak i ten atak z pewnością z naszej strony zostanie odparty. Te czołgi naprawdę mają, mimo tego, że jeszcze nie mają upgrade'u na... Uj, 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 ale to się chyba skończy, no tak, w złym momencie. Te czołgi zostały ściągnięte z Siege'a. Tutaj też gdyby się te Zerglingi przeatakowały, to prawdopodobnie by tą bandę rozniosły. No i tu jeszcze wsparcie dodatkowe jednostki, wiadomo, cały czas powinny być. No, przyznam szczerze, że tutaj błąd z mojej strony, powinien wykorzystać minerały do produkcji kolejnych budynków, kolejnych fabryk, kolejnych baraków, a nie tak kolejkować w takiej ilości te wszystkie jednostki do produkcji. Tak, szybkie zobaczenie, co tam u naszych przeciwników, rozstawienie czołgów. No i te Marines nie będą mieli tutaj łatwego życia. W międzyczasie przeciwnicy próbują zrobić run by'a. Na szczęście Kakuto tam odpowiednio zareagował, czołgi jak jest już rozkładane, a tutaj atak Bellingami bez speeda, tak samo Zedlingami bez speeda na rozstawione czołgi. No to wiadomo, że to nigdy nie był dobry pomysł. No i tutaj już przyatakowujemy. No nawet jakiś maruder się dostał do Medivaca. I tu naciskamy już na naszych przeciwników. Ten czołg prawdopodobnie zostanie szybko ściągnięty. Wiadomo, więc mają na rampie jednego, nawet tych dwa czołgi zostaną ściągnięte z tym, żeby tylko tego czołga skasować. No i już jesteśmy na rampie naszych przeciwników. Widać tam strumień naszych posiłków się jakoś zatrzymał. No a tutaj tniemy te budynki. No kolejne Bailingi, czołgi specjalnie zostały zostawione z tyłu jako taki wabik na te Bailingi. No i tutaj widać właśnie, jak to pięknie wygląda. Nawet ani jeden Bailing nie doszedł do czołgu. Tam parę Marinesów czy Marodesów zostało ściągniętych. No i Mades opuszcza grę, już wiedział, że to się zbyt dobrze nie skończył. W międzyczasie jeszcze Caputo swoim zwyczajem zrobił mu zrzut. No i także Chosen opuszcza tą grę. Mam nadzieję, że ten mecz wam się podobał. Wybrałem go w zasadzie z tego, że mieliśmy ten taki atak naszych przeciwników dość szybki na naszą bazę, który udało się wybronić. Możemy powiedzieć, że po tym ataku przejęliśmy tą kontrolę, mimo że graliśmy troszeczkę defensywnie, to później ten nasz jakby ostateczny atak pojedynczy, nawet dwustronny w pewnym momencie przyniósł oczekiwane przez nas rezultaty, czyli zwycięstwo. Mam nadzieję, że mecz wam się podobał. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć.